Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Chciałem Państwa poinformować o nowej kryzysowej sytuacji na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Przed chwilą zebrał się sztab kryzysowy. Mamy niestety pozytywny przypadek koronawirusa na terenie powiatowego szpitala. Zachorował jeden z pracowników medycznych pogotowia ratunkowego. W związku z tym praca szpitala będzie przeorganizowana, izba przyjęć jest zamknięta, pogotowie ratunkowe nie działa. Ale o tych szczegółach powie pan prezes szpitala, pan Maciej Smolarz. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Tak jak pan starosta powiedział, zmuszony byłem podjąć decyzję o wstrzymaniu pracy izby przyjęć szpitala oraz wstrzymaniu funkcjonowania pogotowia ratunkowego dzierżoniowskiego ze względu na pozytywny wynik, tak jak pan starosta powiedział, u jednego z pracowników. Ponieważ pracownik ten nie miał świadomości o tym, że został zakażony, przez kilka dni funkcjonował, normalnie chodził do pracy, w związku z tym istnieje konieczność poddania kwarantannie praktycznie wszystkich pracowników pogotowia, jak również większości osób z izby przyjęć. Ta decyzja została podjęta, obowiązuje już od godziny 20 w dniu dzisiejszym, także nie ma przyjęć do szpitala praktycznie na żaden oddział. Natomiast jutro będziemy wydawać kolejne komunikaty na temat częściowego uruchomienia przyjęć. Na pewno będą normalne przyjęcia na oddział ginekologiczno-położniczy do porodów, tu mógłbym Państwa uspokoić, również na oddział okulistyczny w Bielawie. Natomiast co do pozostałych oddziałów, to dopiero jutro będziemy w stanie się zorientować, w jaki sposób będzie można uruchomić. Oczywiście również w trybie ostrym, tak jak dotychczas, uruchomić przyjęcia. Czyli jak w tej chwili ktoś będzie dzwonił na telefon alarmowy, będzie przekierowywany do innych szpitali? Na telefon alarmowy wtedy dyspozytornia centralna oczywiście jest powiadomiona, dyspozytor będzie dysponował karetki z sąsiednich powiatów. A co z pacjentami, którzy są w szpitalu w tej chwili? Normalnie przebiega hospitalizacja tych pacjentów, którzy są. Ci pacjenci nie są zagrożeni. Szpital w zasadzie funkcjonują wszystkie oddziały prawidłowo. Tutaj chodzi tylko o to, że po prostu brak nam będzie pracowników, którzy są zatrudnieni właśnie w izbie przyjęć w pogotowiu. Natomiast cały budynek jako taki funkcjonuje prawidłowo. Czy ten pracownik, który został zakażony, on się domyśla, gdzie mógł się zakazić? No, trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, czy pracownik się domyśla, natomiast my mamy pewne podejrzenia, w jaki sposób do tego zakażenia mogło dojść. A jak on się czuje? Z tego, co mi wiadomo, nie ma żadnych objawów, czuje się bardzo dobrze. I co w takiej sytuacji dalej, panie dyrektorze? Oczywiście sanepid został powiadomiony. Wszyscy ci pracownicy, tak jak powiedziałem, będą objęci kwarantanną. Będziemy pobierać od nich próbki, natomiast nie możemy zrobić tego już teraz. Trzeba odczekać odpowiedni czas, żeby wyniki były wiarygodne. Więc myślę, że sytuacja ta kryzysowa potrwa co najmniej tydzień, pod warunkiem, że później te próbki, które zostaną pobrane, nie będą pozytywne. Czyli jest szansa, że gdzieś po 2 tygodniach z powrotem pogotowie izba przyjęć może zacząć funkcjonować? Tak, jest taka szansa nawet, że w ciągu tygodnia, natomiast trudno w tej chwili wyrokować. Czyli wszyscy, którzy będą dzwonili, muszą już o tym wiedzieć, że będą jednak przekierowywani przynajmniej do latawca? Tak, jeśli będzie konieczna hospitalizacja, ta hospitalizacja nie będzie możliwa w naszym szpitalu. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Pracownik, który został zakażony, tak jak powiedziałem, mamy pewne podejrzenia, natomiast on nie miał świadomości żadnej, że ma kontakt z osobą zakażoną, więc taki apel jest bardzo istotny, żeby jeśli nie ma potrzeby wychodzenia z domu, nie ma potrzeby wzywania zespołów ratownictwa medycznego, żeby tego nie robić, a już w żadnym wypadku nie zatajać prawdy o ewentualnym kontakcie, czy o jakichś innych czynnikach epidemiologicznych, które mogłyby świadczyć o możliwości czy podejrzeniu zakażenia u Państwa. Dlatego, tak jak widać, wystarczy jeden pracownik z personelu, żeby sparaliżowane zostało funkcjonowanie normalnie całej komórki organizacyjnej, w tym przypadku całego pogotowia ratunkowego w Dzierżoniowie. Szanowni Państwo,
Dbajcie o swoje zdrowie. Duża część waszego zdrowia jest naprawdę w waszych rękach. Bądźcie zdyscyplinowani, wykonujcie polecenia. Tak jak widzicie, sytuacja w powiecie jest trudna, aczkolwiek nie tragiczna i naprawdę wiele, bardzo dużo zależy od tego, jak będziecie się zachowywać. Bardzo proszę o rozwagę i o po prostu rozumne podchodzenie do siebie i do innych mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję bardzo.